Borkas jest to marka rzemieślnicza. Tworzymy meble drewniane. Cała nasza produkcja jest zlokalizowana u nas w Ostrowie Wielkopolskim. Do produkcji swoich mebli wykorzystujemy głównie drewno dębowe i bukowe. To, co jest dla nas bardzo istotne, to tworzenie mebli ponadczasowych, czyli wszystkie nasze wzory są dość proste, szkieletowe, ale w związku z tym umożliwiają różnorodną aranżację. Co ważne, opierają się sezonowym modom. To, że wykorzystujemy naturalne materiały, pozwala poddać nasze meble renowacji, czyli tak naprawdę tworzymy meble na lata. I to, co dla mnie jako właścicielki marki jest ważne, są to meble rzemieślnicze, wykonywane przez specjalistów z dużą wiedzą i doświadczeniem. Wykonujemy je lokalnie. Cały łańcuch logistyczny też jest oparty na lokalności, na dostępności tych wszystkich komponentów u zaprzyjaźnionych firm. Bardzo ważny jest dla nas detal i przede wszystkim personalizacja mebli, czyli to, że klienci mogą do nas zwrócić się z konkretnym zapytaniem o dostosowanie danego wymiaru, który jest im potrzebny, a ponieważ jesteśmy producentem, możemy to dla nich zrobić. U zaprzyjaźnionych dostawców były wykonywane komponenty. Całość miała być tylko u nas składana i wysyłana do klientów. Oczywiście pojawiły się różnorakie problemy, co skutkowało tym, że nasza produkcja powiększyła się o stolarnię i lakiernię. Także teraz jakby wszystko jest już produkowane u nas. Chciałam mieć możliwość personalizacji, czyli dostosowania do jakby konkretnego wymiaru, który był mi potrzebny. Jakby takie meble znalazłam, natomiast były to najczęściej marki włoskie z jakby o odpowiednio wysokiej kwocie zakupu. Natomiast brakowało mi tego na rynku polskim. I wiem, że takich osób, które szukają mebli w takiej uczciwej cenie, z wykorzystaniem naturalnych materiałów i produkowanych lokalnie jest więcej. Stąd właśnie pomysł, żeby się produkcją mebli zająć. Same początki to oczywiście projektowanie danego mebla. I ja jakby na wstępie zastanowiłam się nad tym, czym moje meble mają się różnić od tego, co jest na rynku. Wiadomo, design jest inny w każdej marce. Materiały mogą być podobne. Borkas jest to mikroprzedsiębiorstwo, czyli do 10 pracowników. Obecnie nasza sprzedaż to oczywiście jest Polska, salony z designem w Polsce, jest to nasz własny sklep internetowy. Natomiast mamy dość dużą sieć dystrybucji w Niemczech, około 15 showroomów, w których są sprzedawane nasze produkty. Pojedyncze showroomy na terenie Europy, czyli sprzedajemy w Polsce, w Europie, wysyłamy meble również do Stanów na takie indywidualne zapytania klientów. Także właściwie jakby tutaj nie ma ograniczeń. Jesteśmy w stanie wysłać właściwie nasze meble wszędzie, tym bardziej, że większość naszych mebli jest zaprojektowana w ten sposób, że montaż jest bardzo prosty, są to płaskie paczki, bardzo łatwe, jeżeli chodzi o transport. Bardzo dobrze zabezpieczone, mamy taką informację od klientów, że są jakby zaskoczeni, że tak dobrze można mebel spakować. Ja jeszcze powiem, że robiliśmy takie totalnie crash testy, gdzie te paczki z meblami były zrzucane z wysokości ponad 2 metrów na każdy możliwy narożnik, żeby dopracować odpowiednie zabezpieczenie mebli. Także właściwie jesteśmy gotowi na wysyłkę, gdziekolwiek pojawi się chęć zakupu naszych mebli. Pozyskaliśmy dotację Go to Brand. To jest dotacja, która umożliwia nam wystawienie się na różnych imprezach targowych na terenie Polski i generalnie nie tylko, właściwie Europa i cały świat, bo też mieliśmy misję gospodarczą w Arabii Saudyjskiej w ubiegłym roku. Sama dotacja. Ja osobiście zawsze myślałam, że to jest trudniejsze.
Wyobrażałam sobie, że to jest takie bardzo skomplikowane i z taką pewną rezerwą podchodziłam do tych dotacji. Natomiast oczywiście jest dość duża ilość dokumentacji, którą trzeba przygotować, ale co jest fajne w tej dotacji, to jest to, że nawet jeżeli dany przedsiębiorca nie ma do końca takiego określonego planu pokazania się ekspansji marki, to dotacja poniekąd do tego mobilizuje, ponieważ z mnogości imprez targowych trzeba wybrać te konkretne rynki, na których chcemy się promować. Najtrudniejsze właściwie w tym wszystkim było szacowanie kosztów stoiska, zabudowy stoiska, całej logistyki, ale to też jest fajne, bo już jakby na wstępie zrobiliśmy sobie koncepcję naszego stoiska, czyli jakby już wiedzieliśmy, co chcemy pokazać, jakie meble chcemy pokazać. No i w przypadku mikroprzedsiębiorstw dofinansowanie było na poziomie 85%, więc to jest ogromne dofinansowanie, które umożliwia pokazanie marki naprawdę na bardzo ważnych imprezach targowych, więc zachęcam. Rynki, na których się pojawimy, to już za moment są to targi IMM, wiosenna edycja w Kolonii. To są te targi przeniesione w tym roku z wiosny. Dla nas jest to rynek bardzo ważny, ponieważ współpracujemy na rynku niemieckim z kilkunastoma showroomami. Byłoby nam trudno zorganizować samodzielnie taką imprezę, musielibyśmy środki z pewnych działań jednak przesunąć na te targi. I pewnie byśmy się na to nie zdecydowali, więc gdyby nie ta dotacja unijna, na pewno w najbliższym czasie nie bylibyśmy czy to w Kolonii, czy w Paryżu. A jednak targi to jest bardzo istotne wydarzenie, żeby spotkać się z dostawcami, klientami, architektami, nawiązać relacje biznesowe, także no, niesamowita sprawa. Jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to takie krótkoterminowe, powiedzmy do końca tego roku, no to przede wszystkim przygotowanie się do tych dwóch ważnych dla nas imprez targowych, czyli Kolonia i Paryż. I druga sprawa, wprowadzenie dwóch nowych produktów. Ja sobie założyłam, że rocznie będziemy wprowadzać tylko i wyłącznie 2-3 nowe produkty. Natomiast są to, no bo oczywiście one już są w fazie prototypowania, są to produkty, które realnie odpowiadają potrzebom naszych klientów i chcielibyśmy tworzyć tylko to, co jest na rynku potrzebne, odpowiadać na sygnały, które dostajemy. No i myślę, że to jest jakby odpowiednia droga, biorąc pod uwagę mnogość oferty, która jest dostępna na rynku, czyli staramy się tworzyć z dobrych materiałów, personalizować, poddawać renowacji, ale te rzeczy, które są potrzebne.